Witaju Was, kochani drudzy, sława Jezusu Chrystu. Kepski komentar do niekepskich czytań na 20. zwyczajną niedzielę w Rzymokatolickiej Cerkwi, jaka, jak jeszcze Bóg dasz, będzie 14 sierpnia 2022 roku. Pierwsze czytanie Jeremia 38, 4, 6, 8, 10. Drugie czytanie Psalm 40, albo 39, 2 po 4 i 18. Trzecie, drugie czytania List do Jewrejów 12, 1 po 4 i Ewangelia Łuka 12, 49, 53. Przeczytajcie, a ja przystępuję do tego komentarza. Na początku Ewangelia. Wogoń i woda. Nie tylko woda, skilki chreszczenia. Chreszczenia. Asocjacja, tobto zanuryty się i wynuryty się z wody. Co to oznacza wogoń? Wogoń to jest meta działalności Jezusa. I tym wognem, który ma kinuty na ziemię, toczno jest Duch Święty, to muszę podczas pięćdziesiątnicy win jak wogoń z nieba, u wognikach takich nad głowami apostolów. To co jest właśnie cały wogoń? Czemu Duch Święty jest metoju, dla jakiej przyszedł Jezus Chrystus? Tomu, że właśnie Bóg w osobie Ducha Świętego, Bóg jak Duch Święty, w tej osobie Bóg ma taką specyfikę diety i znutra, a nie i zowni. Jednaty się z inną istotą, z jej nutrą, z jej totożnością, z jej duszą, z jej myślą, z jej poczuciami, z jej wolą i proponować inne myśli, dumki, to światło, proponować ukrzyplenia woli i proponować także rozpalenia poczuciów i nowi poczucia. Ale to jest taki propozycja i win, kiedy je przyjęty, realizuje to, co zaproponował, stajuczy, jak znaczy to, duszą duszy, stajuczy totożnością totożności, sutią suti, stajuczy prawdziwym sercem, na przykład ludyny, czy anioła, czy może nawet do jakich osób bożych. Tomu metoju przychodu Jezusa Chrystusa jest właśnie, żeby my otrzymali kogoś, kto przemienił nas, żebyśmy stali adekwatnymi i kompatybilnymi z Bogiem i żebyśmy mogli właśnie przetworzeni, obożeni, stać gotowymi do zustyczy z Bogiem, do zjednania z Bogiem, do mieszkania z Bogiem i tak dalej. Ale, i to jest ważliwy w moment teper chreszczenia, przed tym, jak win nam poda z Ducha Świętego, win musi przyjąć chreszczenia. Jezus każe tu pro chreszczenia, koby wrze jedy kilka miesięcy, a może i roków, pisla chreszczenia jordańskiego. Tak, co cenne choworycja tu, win nie choworzy toczno pro chreszczenia w wodzie. To je chreszczenia w jego mucji, w jego krowi, to je chreszczenia w jego śmierci, w mucji, śmierci i krowi. I baczymy, że metoju je podaty kinuty wogoń, natomiast gdzieś przed tym je zlokalizowane te chreszczenia, jakie win musi przyjąć, znaczy to ono jest nieobchidne, że po tym kinuty cej wogoń. I dzisno tak jest. Jezus na początku musi zapłacić sprawiedliwości Bożej,
Bo chotiv, bo chotec chotiv buty miłosernym i je miłosernym dla nas. Ale ne chałatno miłosernym, ne bałahaniarsko miłosernym, tylko prawdziwo miłosernym, sprawiedliwo miłosernym, uporiadkowano miłosernym, tobto sprawiedliwym. I win bażają, czy buty dla nas miłosernym, musi na początku buty sprawiedliwym. I win powymaga powernienia kosztów, powernienia borgów za grzech Adama i za nasze grzechy my uwiszli w borgi przed Bogiem. A na skilki my nie mogli zapłacić, to Bóg poprosił swojego syna, idy zapłaty. Idy, stań ludyną i zapłaty. W czemu było i miłosierdzie, że nie my musimy płacić, tylko syn za nas. I tomu win przyjmuje chrzczenia jordańskie, które je proroctwem pro chrzczenia u krowi. Tak jak w Kanie Galilejskiej, tak? I po tym, podczas ostatniej wieczerni. Woda, wino, a wino w krow. Woda staje krowią. Na początku Jezus zanuruje się w Jordan, w wodę, ale co je za poruka i co je proroctwo, że po tym win zanuruje się w swoją krow. I wże zazdalegić win w ciemu Jordani zależy nam właśnie cioch Ducha Świętego, który jest jak wohoń w wodzie, w wodzie chreszczenia, cio błahodać witkuplenia nas z borgiw naszych, win zależy w wodach jordańskich. Choć jeszcze nas nie witkupił, bo witkupił nas przez 3 roki, to win zanurił się z Jordanii. Wże zależaje tam błahodać witkuplenia, którą w chronologii zwerszyć przez 3 roki. Bo dla niego win bawić się z chronosą, win zneważaje chronos. No jak zneważaje? To win je panom chronosu, a nie chronos jego panom. To mu sobie robić cyrk. Ja jeszcze nie witkupił ludzi, ale wrze zaleszają błahodać witkuplenia w wodach Jordanu, tire w wodach chrzczenia. Wrze zaleszają Ducha Świętego w wodach Jordanu, tire w wodach chrzczenia, choć jeszcze nie widkupił ludzi i jeszcze nie zesłał Ducha Świętego na ludzi. Ale w wodach chrzczenia wiem, że czekaje. Taki desant. Desantnik. Duch Święty jak desantnik. Taka piata kolona zakinuta za spiną i woroga. Za front, poza front. Okej, okay. I po tym na chreszczenie win witkupiaje nas z naszych prowin, z naszych borgiw, spłaczuje borg Adama i nasi borgi i kupiaje wogoń niebesny, to Ducha Świętego. Także i zapłatył za borgi i jeszcze kupił nam Ducha Świętego. Tomu pisła śmierci i woskresienia, przez 50 dni win tego Ducha Świętego wrze zakonno, jak naszą własność nam передає. Bo win jego kupił u Ojca swojej mukry i swoim życiem. Tomu, щоб кинути вогонь, він мусить на початку перейти хрещення муки i kupити цей вогонь. Czemu właśnie Duch Święty, ja już wskazał, tomu, że on i znutra będzie diaty? Czemu Duch Święty będzie kinuty jak wogoń pisla chreszczenia śmierci? Ja już wskazał, no bo Jezus musiał kupyty na początku jego, zapłatywszy za borgi i kupyty jego, ale takoż tomu, że póki tak, że psychologiczno, póki Jezus był z nimi, to one zosereczowali uwagę swoją na niemu. A kiedy Jezus wrze pomer, potem woskres, ale i woznisja, to szczezaje im powoli z przed oczej, to one opiniają się, rozumiecie, w psychologicznym planie sami, optycznym planie sami, że nie mogą wdywiać się na Jezusa, nie mogą spychnąć na Jezusa di i riszeń, sami muszą przyjmować di i riszenia. I to mu wdywlają się w swoje serca, w swój rozum
i potrzebują Ducha Świętego. Potrzebują tego, który zamieszka je w ich rozumie i zamieszka je w ich sercu i w ich woli. Potrzebują tego ogniu wewnętrznego. Tomu Jezus na początku musi przyjąć te chrzczenie i zniknąć. Skaże mu tak, że zahalno w tych wodach, żeby wony poczęli czekać na kogoś innego, na wohoń, na ducha. Jeszcze dawajcie, jak to tu Jezus każe pro wohoń, to jeszcze taka symbolika w ogniu. W porównaniu z wodą, czy z burią i z huraganem, wohoń ma troszkę inną dynamikę. Po pierwsze, wszyscy ci kataklizmy wyniszczują poprzedni stan, ale tylko wohoń zmieniuje rzeczy. Bo woda powinna, potop, wyniszczuje poprzedni stan, ale nie zamieniuje niczego. Mebel zależy się mebliu, automobil zależy się automobilom, tylko zamiast na parkowcy, widzimy, że w oceanie pływają. Ale to dalej ma automobil. Tak samo witerec. Witerec po rozkiedawce wse, ale rzeźć z dachu to dali rzeźć. Da. Automobil, drewo, choć perewernute, koreniami w dowerchu, co dali drewo. Natomiast, kiedy projdzie pożar potużny, to win i wyniszczuje dawną strukturę miasta, miasteczka, seła, ale win i zmieniuje wsi rzeczy. I to zmieniuje wszczerć do końca. Zależy się popiół, prawda? Popiół to jest inny przedmiot. Była chata je popiół, był automobil je popiół. Proszok. Także ten symbol Ducha Świętego jak wohoń, on pokazuje, że on chce zmieniać nas. I jeszcze jest druga charakterystyka. Kiń kraplu wody na suchy list. Jaka będzie reakcja? Nijakiej. Kiń lekki, dychny, poduj troszkę na list. Jaka reakcja z twojego poduty? No nijaka. A teper wezmę syrnikami, albo wezmę świczku, albo zażychałku i małym wognikom, mały wognik przytuli do suchego lisu. No, będzie pożar. Tobto w dynamice wody je raczej skupczyty się, zmniejszyty się, a w pas, nie roz, no, zajmaty najrusło, najgłębsze i buty w rusli. Tak samo dynamiką podychu je szczeznuty raczej. Natomiast dynamiką i w ogniu jest rozdat. Koły krapla wody potrapić na stył, ona wyparuje i wse. Koły protiach poduje kryskim na to, no to zachłopne dwerju i wse. I kinec. Ale koły wognik potrapić na skatertku, to przez 15 chwilę choryć wsia kimnata, a przez 30 chwilę wsia chata. Wohoń ma dynamiku zrostaty. Duch Święty ma dynamiku, chce ohornuty wszystkich. To mu taki wybór takiego symbolu dla Ducha Świętego. Win pokazuje dynamiku i specyfiku. Tego przyjemnego kataklizmu. Win zmieniuje, win chce potrapić na wszystkich i wse zmienić. Duch Święty chce ohornuty wszy istoty i wszy wszczerć zmienić. Woda je zapłatą za wohoń. Miroju w ogniu je woda, a raczej chreszczenia. A chreszczenia to jest zanuryty się i buty podniesionym z wody. Co je chreszczenia?
Значит, мірою вогню є подолати воду, бо зануритися, але і виплисти, вийти з води. Так як в баптистерії, так як під час хрещення. Зануритися і вийти з води. То є міра вогню. Якщо хрещення є купівлею вогню, то є і мірою, платнєю за вогонь, мірою. І тепер, переходячи від цих символів до речей, до предметів реальних, які вони символізують, скажемо так, що мірою любові є не стільки вода, тобто смерть, скільки хрещення, тобто є померти, тобто зануритися в воду, і воскреснути, тобто вийти з води. Мірою любові не є смерть. Мірою любові є перейти через смерть у життя. Перейти крізь смерть в життя. А значить, в життя вже вічне. Бо в життя, котре подолало смерть. Значить, мірою любові не є смерть, як в книзі пісні пісень, де написано, здається, бо як смерть потужна любов. Ні. Мірою любові є життя, котре подолало смерть, котре увійшло в смерть і подолало через воскресіння і стало життям вічним. Мірою любові є життя вічне, а не смерть. Чому раніше була смерть? Чому в Старому Завіті була смерть? Мірою. Ну бо не було там вищої любові, як життя своє віддати за батьківщину, котру люблю, або за дівчину, котру люблю. Вже більшої любові немає, як загинути за друзів. Поки не було воскресіння Христа і нашого. Тепер мірою любові не є вже смерть. Тільки мірою любові є віддати життя за когось, але потім це життя отримати назад. І жити для цього когось вічність. Мірою любові до тебе є, що для тебе буду жити вічно. А щоб жити для тебе вічно, я мушу перейти через смерть свою в твоєму контексті. Ну то вже то є інша справа. Точно тоді любов мусить прийняти життя. Мусить хотіти жити. Точно любов мусить заплатити ціну, якої є смерть. І точно любов мусить внідритися, увійти в життя вічне. Ці всі маневри, любов то є вибір життя, любов то є вибір смерті, любов то є вибір життя вічного, яке розпочинається після смерті. Любов це є вибір життя вічного крізь смерть. Хто не приймає такої любові, любові власне такої, по такій мірі, де є і смерть, і життя після смерті, мусить відійти. Любов мусить вести тебе в смерть. Але любов мусить тебе перевести до кінця, вщерть, через смерть і вивести в життя. Якщо мірою любові є померти і воскреснути, то в реальності нашого християнського життя це буде означати життя на пустині. Чому? Тому що на пустині ми одночасно помираємо і живемо. Ми помираємо для чогось, що було каприсне в нас, hedonistyczne w nas, niepotrzebne w nas. Пустиня нас оголює з цього всього, забирає нам каприси нашої, свавілля і хедонізми. І народжується в нас тільки це, що конче потрібне. Це продовжує жити в нас на пустині. Так що, власне, пустиня є доброю реалізацією для любові. Бо пустиня дозволяє мерти нам в чомусь і пустиня дозволяє нам на ново жити в чомусь. Тому любов мусить бути пустинна.
Paschalna lubow, to śmierć i woskresienia, realizuje się realno w pustyni. Kiedy chrześcijańskie życie to jest pustynia, to co oznacza, że lubow nas wywodzi na pustyni, to jak duch Jezusa na pustyni wywiw. I tam ma w nas coś pomerty, tak jak mrew Jezus do końca te wse, co satana nazywał i chodzi w pitniaty w spokusach pustynnych Jezusa Chrystusa. Tobto mrew nas stara psychika, stary poczuć emocji, stary pragnienia i stary pożadania, strasti. Nie strasti, tylko pożadania. Płochati. A zjawia się na miejsce starej psychiki nowa psychika z nowymi poczuciami, z nowymi pragnieniami i z nadzieją w miejsce płochati, w miejsce pożadania. Starego nadzieja. Takie pożadania to był jakiś taki wielkie pragnienie, jakie wynieszczowało insze dobro w nas. O, natomiast nadzieja to jakieś takie tyche, wielkie, ale jakieś tyche pragnienia, które nie wynieszczuje dobrych rzeczy w nas, ale okryluje. Dodaje im smaku. Nadzieja. Dodaje im perspektywy, dodaje im horyzontu, głębiny. I niczego nie wynieszczuje w nas dobro. Także pożądliwość wynieszczowała, konkupiscencja wynieszczowała w nas wszystko dobre. Modlitwę tam, pist, miłostyniu, czystotu, pokoru wynieszczowała. Pożądliwość wynieszczuje wszystko. A nadzieja, która zjawia się w nowej psychice pustynnej, wona modlitwy nie wynieszczuje, wona pokory nie wynieszczuje, wona czystoty nie wynieszczuje. Nawpaki, własne perspektywy pokazuje. Nagrodę pokazuje za to wszystko. Nową panoramę pokazuje dla tego wszystkiego, co dobre. Dumaju, że cię lubow, która musi przyjąć śmierć, żeby uwity w nowe życie. Cię lubow, która wymaga pustynności, żeby pomerło w nas wse kaprysne i powierzchniowe, banalne i pożadliwe, a zjawiło się w nas coś, co potrzebne, coś, co nadijne, coś, co głębokie. Ta nowa psychika, która w nas zjawiła się, dobrze pokazuje te ikony. Gliańte na postaci świętych na ikonach, ludzi na ikonach. Na ich stopy osobliwą i na ich, no inodzi na ich dłoni, na zwernienia ich tył, a także na osobliwą ich oblicza. Co do ich stóp, duże czas to one nie stoją, tylko wznoszą się w powietrzu. Troszkę nad zemleje. Co oznacza właśnie surrealizm nowej psychiki. Niepowiązanej wże zemleją. Ich dłoni, ich zwernia ich tył je wże w napręku Boga, który je wlaje. Ich mimika, ich oczy podnimają się w werch, albo dywle się na nas. Ich mimika. Znaczy to sumna, ale nie sumna. Tam jest coś z smutku, a jest coś z izumienia, z podywu, z szoku. Prosto one pobaczyły bezłodniu grzeszności ludzkiej, swojej takoż, i one pobywały na taborach Bożej sławy. Temu, mający za sobą i Getsemański sad swojej słabkości i mający za sobą chóru tabor, Bożej sławy, one wchodzą w taki podyw. I co wyraża ich mimika? Tam jest coś ze smutku, z pereliaku, z szoku i tam jest coś z zachoplenia, z podywu. Co jest nabagato bardziej głębinny i wysoki poczucia niż
niż ci powerchniewi, fantazyjni peret wychodzą w pustyniu. I właśnie do takiej pereminy wede nas duch lubowi, wymagając od nas śmierci starego i woskresienia do nowego. Тобто вимагаючи від нас надпсихічності, сур емоційності. Увійдемо, давайте, трошки тепер в друге читання. Хто не хоче вірити в любов, хто не хоче бігти за Ісусом, мусить відпасти. Так я би скоментував в нашому, в контексті Євангелія, друге читання. Любов показана тут як бігти, бо, знаєте, крок прогулянковий, де не спотієш, то не є образ любові. Не так наближується до укоханої істоти, котру побачить хлопець на вулиці. Рівно відміреним кроком він не йде на зустріч особи, яку давно не бачив, а любить. Він біжить, і вона біжить. Так що любов – то є щось абсолютного, то є щось максималістичного, то є щось, що має бути в поті з усіх сил. Біжимо на зустріч, літимо на зустріч, а не йдемо прогулянковим кроком. Біг є образом любові, а такий крок, щоб не спотіти, то є образ, я знаю, байдужості чи любові себе. Таким кроком максимум можна досягти чистилища, але точно не неба. До неба тільки вбігають, не заходять. Заходять то до пекла, або якщо пощастило, повезло русським, Росіянам, ну то до чистилища. Але до неба також із чистилища вбігають. То є як марафон. Або як спринт. Кому як. Кому скільки років. Вертаємося тепер до Євангелія. Любов важливіша від всіх інших чеснот і цінностей. Важливіша від миру, тому іронізм – це найвище поняття, тобто любов миру – це найважливіше. І любов є важливіша від фамільяризму, тобто сім'я – це також не найвище поняття християнське. Але, власне, не іронізм і не фамільяризм, але агапаїзм. Від слова агапе, агапайн, або агапао, агапайн, хіба. Тобто з грецького справжня любов, любити. Ця правдива любов, це є найвище поняття. Вона є в дусі і в істині. Вона є в істині, між іншим. Тому любов, якщо мир не є з любові, то любов буде проти такого миру. І якщо сім'я не є в любові, то любов є проти такої сім'ї. Тому любов буде вести до поляризації, любов буде вести до розколу. Любов скаже фальшивому мирові, фальшивому миру ні. Любов скаже фальшивої сім'ї ні. Любов хоче правдивої любові, правдивої сім'ї, правдивого миру. А правдивий мир і правдива сім'я то є мир в любові, то є сім'я в любові. Якщо ця сім'я не є в любові, то то є неправдива сім'я. І любов скаже і ні. І любов є важливіша, ніж сім'я. Тому і буде любов веде, може вести до розколу. До поляризації. Тому Ісус каже, що не приніс я вам миру і родинності передусім. Але як там каже в Євангелії розкол, а в іншій Євангелії каже меч. Розкол любові ради. Поляризація любові ради. Хто
kto zalubowił, proszę сюда. Kto nie zalubowił, tylko za innymi parametrami, proszę туда. I wse. Nie może być razem. I cerkwa ma być cerkwą rozkołu. Cerkwa ma zapoczątkować ten proces polaryzacji, który zawierzy Bóg na ostatnim sądzie. Tam Bóg skaże, proszę na prawo, proszę na lewo. Bóg zrobi rozkoł na wieki. Niebo, piekło. A cerkwa ma wrze rozpoczęty tut cej rozkoł. Z lubowi do ludztwa. Wypereżujący Boga i popereżujący ludztwo, że Bóg bude robić sąd, bude robić rozkoł, bude nahorodżować, bude karaty, bude promować lubow i bude передавати dezaprobatu nelubowi. Bóg bude promować tylko lubow, a co oznacza, że nelubow nie bude promować. I tu jest ta fiszka rozkołu. Bóg promuje tylko lubow. Cerkwa musi popereżyć ludztwo proces. To cerkwa musi wejść do rozkołu, do polaryzacji. W czemuś ma je jednaty, ale głębinno ma je wejść do rozkołu. No jak ma je jednaty? Ma je kazaty, nie mordujte jeden odnoho. To oznacza jednaty. Ale w czemuś ma je wejść do rozkołu. Na przykład kazaty. Якщо не повірите, підете до пекла, а ми до неба. Або не можемо вам дати сповіді ані причастя, бо живете в грісі. І так далі. І це церква має сказати не тільки рядовим, але також цим з верхушки політикам. Перейдемо, давайте гляньмо на перше читання. Церква має бути так пророча, як Єремія. Чому Єремія говорив це, що говорив? З любові до Бога. Щоб догодити Богові. Бог давав йому таке пророцтво, так, воно було прикре для народу, але було правдиве. Від Бога. Тому, щоб догодити Богові, Єремія говорив це, що Бог хотів. І догоджував Богові. Це з любові говорив цю гірку правду. І любов говорив цю правду народові, не тільки з любові до Бога, а також з любові до народу, бо Єремія любив народ і хотів їх попередити. І хотів їм сказати, слухайте, ваша історія залежна від Бога, не від колясниць ваших. Тому залежна від волі Божої і від вашої сухняності. Тобто я вам доношу волю Божу, аби робити сухняність. І тоді буде вам добре. То я з любові до вас вам це кажу. Бо то... Можете заперечувати волі Божої, але це не приведе вас до добра. Бо не колясниця творить вашу історію, але Бог. Якщо Бог побачить, що ви не робите волі Божої, яку я вам звістую тут, ну то колясниці вам не допоможуть. Тому Єремія їм каже з любові гірку правду. А вони би хотіли почути, так як від своїх фальшивих пророків, які любили себе, а не любили народу, і тому їх брехали, бо дбали про себе, а не про народ. Люди хочуть чути це, що хочуть чути, а не правду Божу. Церква має говорити всяку правду. Тепер в світі є велика зневага до правди. Можна сказати, що це є найбільший гріх сучасного світу. Заперечити існування об'єктивної правди. Правда об'єктивна, каже світ, не існує. У кожного своя правда. Тобто робіть, що хочете. Свавілля. А церква має говорити неправда. Є справжня любов. Є правдива любов. Тобто є правда. Є Бог. Бог є правдою. І Бог є любов'ю. Є об'єктивна правда, бо є Бог. А Бог є правдою. Є об'єктивна правда, бо є воля Божа. Така, а не інша. І це є єдина правда. Об'єктивна. І можна цю об'єктивну правду дізнатися, бо Бог відкриває уста. Бог, манера Бога, Бога, який являється, Бога епіфанійного, є така, що це правда. Наш Бог є Богом не апофатичним, але катафатичним. Тобто є Богом апофатичним, але є також Богом катафатичним. Є Богом таємничим, який засвоняється апофатичним, але є Богом також являючимся,
czastkowo przynajmniej, kataphatycznym, jak i właśnie epifanijnym, jawiają czymś się. To Bohom, jaki pokazuje nam, daje prawdę. To manera Boha je pokazać ludzstwu prawdę, przynajmniej tą dostateczną, minimalną, zdatną nas spasty. Tomu podywiecie, istnieje obiektywna prawda egzystencjalna. Tobto, że na przykład taka prawda, że szczęście spozycjonowane jest tylko w lubowi innego, a nie w samolubi. Istnieje prawda teologiczna i można do niej dosiąść rozumom. Tomu tylko katolicyzm, jak religia, nijaka insza. I korzeń można do tego dojty swoim rozumom. Tylko jeszcze obchodziw prawdy. Istnieje prawda filozoficzna, filozofska. Tomu posłuchajcie moją peredaciu Słowo w Tichy, 16 wypusk, 16 numer, pro Józefa Brodskiego, credo ludyny postmodernej. Це credo, це wyznania wiry Józefa Brodskiego na temu, co ludynu czynić ludynoju. I wreszcie istnieje prawda pedagogiczna, tomu hanebno, jak hanebno ocenujemy szwedzką pedagogikę, a także pedagogikę LGBT, która na przykład chce inicjować inicjację seksualną dzieciom, serwować wrze w dzieciaczych sadoczkach, co jest proty przyrody ludzkiej, proty przyrody rozwitku ludzkiego, proty pedagogiki, proty istny pedagogicznej i co wczynić następni pokolenia zależnym od seksu. Wczynić ich erotomanami. To jest serwowania seksu, seksualizacja dytynstwa, to narkotyzacja dytynstwa. Bo seks to narkotyk, tak bliż innym. Deszewej, pidrukoi, zawsze dostępny. To. I dający dyznania, jakich mało, który narkotyk daje. Istnieje istyna pedagogiczna, która dozwala nam wyznaczyć szwedzku, zhejtować szwedzku, a także LGBT pedagogiku. Jak straszną. Jak straszni pedagogiki. I wreszcie istnieje istna historyczna. No bo jak się istnieje istyna egzystencjalna, teologiczna, filozofska, pedagogiczna, to czemu nie ma istyna historyczna istnuwać? Czemu nie można dojść do tego, co zrobił Bohdan Chmielnicki? Czemu nie można dojść do tego, także w rozmowach, w dyskusjach z Polakami, co zrobił Stepan Bandera? Czemu nie można dojść do tego, kto to byli zeleni człowieczki? Czemu nie można wyznaczyć, kto rozpoczął drugą światową wojnę 1 września i kto kogo najechał 17 września 1939 roku? Czemu nie można wyznaczyć, kto rozpoczął wojnę rosyjsko-ukraińską 24 lutego 1922 roku? No za prosta. Czemu nie można wyznaczyć, kto rozpoczął wojnę francusko-rosyjską w 1800, tam kotromu 12, czy tam Rosji? Napoleon czy Kutuzow, czy tam Aleksandr I, zdaje. Nie tylko, można także wyznaczyć tych, kto sprowokował wojnę, bo nas kilka tam między Napoleonem i Aleksandrem I była równowaga sił. No to na przykład co do Polaków i Niemców i Radzieckiego Sojuszu w 1939 roku nie było równowagi. No co do Ukrainy i Rosji tak w 2014, jak i w 2022 roku także równowagi sił nie było. Ważko powierzyć, że staruszka napała na 10 chuliganów w temnej uliczce. Raczej ja by powierzył, że było nawpakie. To przy równych siłach trzeba dochłodzić po dokumentach, po jakichś archiwach, kto na kogo napał. Ale przy zupełnym dysproporcji sił nie trzeba nawet rozkopować archiwów, żeby znać, żeby dojść do istyny
jaką wes naród znaje. Tak, że do istyny można dity. Istyny historyczny. I to nieprawda, że o, tam nikt nie zna, jak było je rizni dżerewa. No to trzeba braty dżerewa ludzi szlachetnych. Trzeba w mity rozpiznaty ludzi szlachetnych. Ja proponuję w zachali dżerewa katolicki. Znajdę czemu? No bo jak na i proroka Jeremii podywyty się oczami jomu suciasnych, to trzeba ją nazwać zradnikom nacjonalnym. Więc zaochoczywa zdaty się przed wojskami Nabuchodonozora, króla wawilońskiego. Zdaty się i baczył u Nabuchodonozori bicz Boży, tobto karu Bożą. Zradnik, Jeremia zradnik. Ale ja proponuję nazwać jego świętym i prorokom Bożym. Tobto proponuję pobaczyć na niego po katolicki, po chrześcijański, tak jak Biblia każe. Tak samo na woskresienia Chrysta. Proponuję podwiedzić się z katolickich dżereł, chrześcijańskich dżereł, to spytać naszych żynok paschalnych, co one baczyli, a nie wojskowych rzymskiej imperii, soldatów roty, specnaz, nie pytać specnazu rzymskiego, ani synedrionu żydowskiego, jewrejskiego. Nie czytać ich książek jewrejsko-imperialnych, masońskich, protestanckich dżereł. Nie czytaty pro inkwizycji z dżereł protestanckich, masońskich, bilszowickich. Nie czytaty pro katolicką cerkwę z dżereł jewrejskich, masońskich, protestanckich, bilszowickich. Ja proponuję czytaty pro cifsi podii z dżereł katolickich. Bo jak się poczytaje te synedriońskich, imperialnych dżereł, no to co? My spale, one wykrale wse. Nijakiego woskresienia nie było, Chrystowo. Ale jak się poczytaty proce z naszych dżereł katolickich, no to my piszle kamień straży rzymskiej, że nie było, a bóle ale wtykala, bo bóle jak mertwi, znaczy mertwi, kamień widkoczony w grobnicy, my uwiszli wnut, tam nikogo nie było, a potem był anioł, my baczyli, one takie skazali, potem po drodze nazad my pobaczyli Chrysta, woskresło. Dwa dżerewa, dwa podruczniki historii. Proponuję czytać tylko ci, jakie napisali nasi. Ale nie nasi nacjonalni, tylko nasi błagorodni, czesni, najkrasi chrześcijański historyk. Tam będzie istna. Dziękuję wam za uwagę.